Witam wszystkich z tej strony Tula i Don't Starve, panowanie gigantów. Jesteśmy razem z naszą Wigfrid. I cóż, na początku bardzo wszystkim dziękuję za wasze rady, za to, że powiedzieliście mi, że te pszczoły to one tylko tak mają wiosną. Są takie czerwone i że jak się je złapie, to są żółte. Zresztą zaraz sobie to sprawdzimy, jak to faktycznie wygląda. Czy to prawda? Bo nie wiem, jeszcze nie patrzyłam. Ale no na pewno tak. Jeszcze tylko sobie tutaj powrzucę parę rzeczy, bo te jajka mi się zmarnują, a... Nie tak to miało być. Się troszeczkę podleczymy. Ach, no i jeszcze za te pająki, że jak wyjdą za kokon, to później nie wołają swoich kolegów, także bardzo dziękuję. No i przede wszystkim... Halo? Znowu psy? No to są jakieś... jaja, za przeproszeniem. Może one dopiero co były chyba, no nie? O kurczę. No świetnie, po prostu świetnie. O Jezu, gdzie ty szukasz? Ja nie mam trawy! Ja pierdzielę. Jezu, co ja mogę zrobić? Żadnej zbroi, ja nic nie mam, nie mam... Boże, nie mam nawet... Nie, to mam. Dobra, chodź. Wiesz to? Chodź. Bo przecież ja wszystko straciłam na tym, faktycznie. No też te psy miały kiedy, nie? Już biegną, już biegną. Nie. A jak podjedę z nimi na przykład do pająków, to one się tam zatrzymają? Jak myślicie? Ja liczę na to, że tak. Szybko. Albo bawoły. Nie macie okresu godowego? Nie macie. Macie! Macie okres godowy. Super. Bierzcie psy. Bierzcie psy! Nie mnie! Psy! Nio. No, tak. Jeden leci za mną. Może nie? Dobra, szybko rób trawę. No to chyba się ich pozbędziemy. No, bierz to. Tak sobie myślę. Że one się tam zajmą nimi, no nie? Ale jakby co, zrobię sobie hełm. Tak czy siak muszę zrobić. Dobra, mamy hełm. Zaraz pozbieramy sobie trawy. No, jak tam? Po psach? Tak, po psach. Świetnie. Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. Wiecie co? Ja tak sobie tutaj tylko szybciutko... O, a, to były te podpalające, widzicie? Tego nie potrzebuję w sumie. Tak. Dobra. Nic się nie denerwuj, stary. Ja tylko tutaj sobie pozbieram. Kubki też w sumie się nam przydadzą, dobra. Tam leży ten... Mogłabym tą czapkę sobie zrobić, ale w sumie wiecie co, na razie nie potrzebuję, bo... No bo po co mi? Ja tam ich na razie nie będę tykać. Nie, one się spokojnie rozmnażają. Dlaczego te króliki są białe? Wiosna jest. Chyba, nie? Teraz tak, czy ja mam drzewo? Nie mam drzewa. Musimy jeszcze iść po drzewo. Dlaczego ja tą czapkę zimową noszę ciągle? Aha! Bo ja ją znalazłam przecież ten. Ja ją znalazłam, wiecie gdzie. Aha, to mam na parasol, dobra. W sumie dozbieram sobie jeszcze... O, motylki! Właśnie, te pszczoły! Zaraz zobaczymy sobie, jak jest z tymi pszczołami. Tylko w sumie jeszcze drzewo bym sobie pościnała trochę. A, jeszcze Mateusz mi mówił o tych żądłach, tak, że z nich się robi te... Niech one sobie tutaj te, strzałki, nie? Czy jak to tam się... Wiecie w każdym razie, o co mi chodzi, na pewno. Dobra, weźmy sobie jeszcze jeden miód. Jajka. I, a jak tak zrobię, to też mi wyjdzie ten? Też, świetnie. To jeszcze sobie to przerobimy. Dobra, gdzie mam? Tak, to sobie zostawimy tą czapkę. Trochę trzeba by tutaj ogarnąć. Te kły, gdzieś miałam te kły. Tu mam kły. Dobra, to mamy tutaj. Właśnie, to bym sobie... Tam był popiół, ja go nie zebrałam, no nie? Super. To na razie niech jest. Kwiatki. Aha, bo to mam na ten. Potem przeciwdeszczowy, nie? W sumie pajęczyny też by mi się przydały. Aha, musimy wziąć sobie... Musimy wziąć... O, właśnie. O to mi chodziło. Mhm. Nie no, Chestera zostaw, po co ci Chestera? Chciałam, żebyś prasę ubrała. Siekierę. Dobra, trochę zmokniesz. Ale nie mamy tej czapki z tego? Z kota nie. Ale wiecie co? Też tą czapką w końcu nie wiem. No bo ona niby... niby chroni ten... Przed deszczem, ale ja bym wcale nie powiedziała, że ona tak przed tym deszczem chroni, szczerze powiedziawszy. Na zimę chyba też nie za specjalnie, nie wiem w sumie jak z nim jest. Dobra, później sobie łopatą. Albo jeszcze trochę zetnę. Ile ja potrzebuję na tą zbroję? Nie wiem czemu tak mówią. Nieważne. Ale drzewo jeszcze sobie tutaj weźmiemy, bo nam się przyda. Aha. Tak, no co idzie. Czy ja mam? Mam. Bo przecież u mnie to normalne, że ja mogę nic nie mieć na ognisko, nie? Bo po co? Ja... Ktoś się ogarnij. No bo dobra, już wypal tą pochodnię, bo bez sensu będziemy miejsce zajmować. Tak, to sobie zjemy. To już teraz załóż parasol. Nie. Szyszkami palić nie będziemy. Posadzimy sobie zaraz szyszki. Dobra, to w takim razie jeszcze sobie coś ugotujemy. Jak już tutaj stoję. Te jajka, bo one mi się popsują przecież zaraz. Dobra, to jeszcze jeden sobie ugotujemy z miodkiem. O właśnie, możemy sobie... Mięso. Kurczę, przydałyby mi się jakieś warzywka, bo nic nie mam. A czy ja posiałam? Chyba nie. Teraz trzeba posiać. Szkoda, że ona nie może jednak jeść tych warzyw, bo niektóre takie wyrastają, które mają... dawają dużo zdrowia i ten, a to weź to. Teraz tu doładujemy. A ona nie może jeść. I co? Aha, no i te pszczoły. Zobaczymy pszczoły i... Dobra, chodź. I jeszcze te pająki sobie chcę zobaczyć. A, jeszcze ktoś mi napisał, że... Nie zbieraj tego. Odłóż. W sumie możemy tu trochę ogarnąć. Że... już teraz nie pamiętam, Boże, to... Nie, to chyba nie był... Czy Mateusz to był? Może i Mateusz, nie wiem. Że... Żeby właśnie... Jak pająk wyjdzie za ten... Za tą pajęczynę, to żeby wtedy dopiero. Zaraz to sobie też sprawdzimy. Znaczy, no nie zaraz, rano. Najpierw te pszczoły, później pająki, myślę. Myślę, że to będzie dobrze. Aha, no i co? Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te 50 subskrypcji. Konkurs oczywiście będzie. Dzisiaj będzie filmik. Nie wiem, jak oglądacie ten, czy ja już go wrzuciłam, czy nie. Bo filmik nagrywam rano, więc jeszcze nie wiem, jaka to będzie kolejność. W każdym razie już mam nagrane, jeśli chodzi o konkurs. Także wszystko będzie, nie musicie się denerwować. I bardzo dziękuję właśnie. Powiem wam... Nie tak chciałam. Powiem wam, że jednak troszeczkę żałuję, że tak to zrobiłam, bo mogłam poczekać do tych 50 subskrypcji i dopiero zrobić. Dlatego, że pewnie spora część osób... Co to jest? O, proszę. Spora część osób dała te subskrypcje tylko pod ten konkurs. Mam nadzieję, że ich później nie zabierzecie, nie? No ale no, tak jest jak jest, no tak zrobiłam i tyle. Nie ma już co nad tym debatować. W każdym razie i tak wszystkim bardzo dziękuję. Patrzcie, pierwszy raz takie coś mi się zrobiło. Fish tacos. Na razie to ja to odłożę. Jeszcze sobie wrzucę to. To. No nie mamy warzywek właśnie. No i pulpety. Szkoda w sumie, szkoda. Tutaj posiałam, nie? Nie? Wydawało mi się, że tak. Dobra. To co? Tak, idziemy zobaczyć pszczoły. Właśnie. Tutaj są pszczoły. Boże, Jezu, ja zapomniałam, że to te czerwone, no maska po prostu. No, chodź. Faktycznie. faktycznie, że żółte. Mieliście rację. A ja się tak zastanawiam... O, motylka, ale motylek też nam się przyda. Dobra. A, miałam zbroję zrobić. Dobra, chodź. Ile to było potrzeba tych pszczół? Ale patrzcie, nie wszystkie. Widzicie? To chyba jednak nie jest tak, że one wszystkie są... Aha, chyba tylko te przy kwiatkach, rozumiem, tak? Ja to chyba tak, No dobra, spadajcie już, bo nie wiem, czy 4, czy 6, ile to tych pszczół było potrzebne? Nie pamiętam, powiem szczerze. Zaraz to sobie sprawdzę. Motylka też chcę. Chodź. Tak, pięknie. Motylki musimy na kwiatki, żeby je sobie tam posadzić. Dobra. Zobaczę, ile to potrzebujemy na ten ul. Gdzie był ul? Powiedzcie wy mi, no tutaj nie. Chyba w jedzeniu, prawda? No chyba tak. 4. Dobra, 4, jedna to i 2 deski. Ten gdzieś mieliśmy. O, mamy 2, w sumie to sobie 2 możemy zrobić. Dobrze. Deski. 2 były chyba, no nie? No i znowu nie mam drewna, nie? Te mi są tu teraz niepotrzebne. Stań przy maszynie, moja droga. I idziemy, chodź. Czy tutaj sobie postawimy? Myślę, że gdzieś tutaj właśnie, no nie? Tu. Tak, tutaj postawimy ul. Proszę. Od razu zasadzimy motylki. To jest trochę, powiem wam, takie... no śmieszne, nie? Że to się sadzi... No, moja droga! Ty jesteś już z mojego ula? A, ty jesteś czerwona, dobra. To czerwone to nie. Chodź, chodź! Dobra, dajcie sobie spokój, ja muszę sobie zrobić nową tą... parasol. Boże, jak ja przemokłam, faktycznie, bo to przecież jest... pada, a ja się tutaj bawię. No ale jeden pszczół. Tak, jeden pszczół już mamy. Ul oczywiście. Boże święty. Ja jestem jakaś dzisiaj nieogarnięta, słuchajcie, nie wiem o co chodzi. No dajcie wy mi spokój. Co za upierdliwe, no. Jeden ul już mamy. W sumie wiecie co, wezmę sobie jeszcze 2 kwiatki. Na ten ładny parasol. Kurczę, szkoda, że pada, bo drzewo mi jest potrzebne. Dobra, na razie niech ten. Albo... Dobra. Czy ja mam łopatę? Mam. To tak zrobimy. Sobie wykopiemy. Drzewa tutaj mamy dosyć sporo. Gdzie moja ta? Skończyła mi się chyba wtedy, nie? Siekiera. W sumie tak, fajnie byłoby jeszcze na ten jeden ul złapać te pszczoły. Mamy jedną, jeszcze 3. To chyba z tych kwiatków mamy je zbierać, rozumiem, tak? Chyba tak to wychodzi na to. I pójdziemy jeszcze na pająki zobaczyć, jak to działa. I myślę, że na dzisiaj sobie skończymy, a w przyszłym odcinku jeszcze pójdziemy na bagna, bo tak, bo ja oczywiście chcę te kolce, tak jak mówiłam. Oczywiście pozdrawiam Jeny Aneta chyba, tak? Która też jest skorpionicą. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Naprawdę fajne osoby. Nie to, że tam się przechwalam, bo sama mam też znajomych skorpionów oczywiście, także... O matko, ta pszczoła jeszcze tu jest? Gdzie są moje... Nie no, muszę na chwilę tak. Czy ty jesteś nienormalna? Po nocy tutaj się... mojego Chestera? No chyba cię... pokijło. No właśnie. Dobra. Co ja chciałam? Może tak, zjemy sobie... Już to zjadłam? No to dobra, to zjemy ten. Musimy sobie zrobić tak, nową... Znowu nie mam trawy na zbroję chyba, nie? OMG. Maska. To nic, pójdę sobie po trawę. Zrobimy zbroję i podejdziemy jeszcze pod ten... Pod... Te pająki sprawdzimy. No i też potrzebuję liny. A ile ja potrzebuję trawy na linę? 3. Jednej mi brakuje. Świetnie. A ja mam 4 pajęczyny? Mam. Dobra, super. Tu mam linę, patrzcie. Ale to i tak... Muszę mieć 2, nie? 2 i do pajęczyny chyba też muszę mieć 2. Pajęczyną, a nie, tu jest 1, super, dobra. To mamy. To jeszcze zobaczymy może tutaj przy okazji te pszczoły. Pójdziemy pod trawę i wtedy wejdziemy do pająków. Dobra. Już obudziłyście się? Ty jesteś jaka? Czerwona. O, ty byłaś na kwiatku. Dobrze, ty jesteś żółta. Dobra, wy tam wyleciałyście na pewno czerwona. Super. Dobra. A jakieś motylki? Bo też by mi się przydały w sumie. O, wracają, dobra. A ziarenko też mi się przyda. Żaby tu są? To ja bym sobie musiała tutaj... O, trawa. Pułapki zrobić. Na żaby. O, tu jest trawa. O, i motylek. To może tutaj sobie nazbieramy. Chodź, motylku. O. Dobra. Nie tutaj. No i my teraz został, bo cię wypuściłam, tak? No właśnie. Jezu, co ja ciągle tam? Okej. No ty sobie jaja robisz, ja cię uwolniłam, a ty mnie teraz będziesz gonić? No masakra po prostu, co za pszczoła. Jeszcze teraz będzie latać za mną, tak? O, jest motylek. Dobra. O, jeszcze ile nam zostało? Bo jeszcze muszę złapać 2 pszczoły. Dobra, najpierw idziemy po pszczoły, bo znowu mi siatki braknie, nie? I tak to będzie wyglądało. Nie, ty chyba jesteś niedobra pszczoła. A jak najadę? Nie, nie ma, szkoda. Ty jesteś dobra, moja pszczoła, nie? I ty już będziesz niedobra, ale nie wiem, czy ty nie jesteś czasem dobra? Tak, udało się, superowo. Mamy ul. Znaczy jeszcze nie mamy, ale zaraz będziemy mieć. Znowu drzewa, nie? Mi brakuje. No, tak. Dobra. Czyli... No nie, no dajcie spokój. Dobra. 2 deski chyba, tak? Dokładnie. Niestety nam nie starczy. Boże, co są... No i idzie znowu do Chestera, nie? Nie myślałam. Masakra z tymi pszczołami, po prostu masakra. No idziesz za mną. No proszę cię. Nie no, ją chyba zabiję, bo mnie drażni. Wiem, że się kierą. O! Fajnie, mamy ul, Boże. Miód! Jezus, ja nie wiem, przepraszam was. Jestem dzisiaj po prostu tak nieogarnięta, że to szkoda gadać, naprawdę. I co, teraz nie będę miała miejsca znowu? Zaraz zetniemy sobie tu jeszcze jedno. Nie to małe miało być, no ale już dobra, jak już zaczęłaś, to już zetnij. Czekajcie. Dobra. Coś bym musiała albo wywalić, albo... Zużyjemy łopatę do końca. Nie, nie zużyjemy łopaty teraz w sumie. Dobra, nic, weź to. Tak przyniesiemy. Właściwie od razu wsadzimy do garnka. Tak. Teraz idziemy... O, już jest wieczór, super. Drugi ul. Tak, kwiatuszki posadzimy. W sumie mam jeszcze na 3 motylki, także fajnie. Motylki już pewno poszły spać. Ale pszczoły latają. Dobra. W sumie zetniemy sobie jeszcze jakieś drzewo. I... No, zebrałaś? Zebrałaś, dobra. No. Jezu, te pszczoły to ja nie wiem, co one nie śpią. Zbierzemy sobie. Właściwie to jakieś mięsko by się nam przydało tam rozwiesić. Właśnie, te króliki muszę. Przecież ja mam tam króliki, no nie? Muszę je pozbierać. O, właśnie. Tak zrobimy. Tak. To jeszcze sobie zmienimy. To mi tu niepotrzebne. Parasolka nam się kończy. W sumie pozbieram to trochę tutaj. Posprzątamy. Ok. Nie, tutaj nie ma miejsca. Dobra. W sumie to jest noc. Tak, najpierw muszę wyjąć sobie ten... Kupię, bo potracę wszystkie szyszki. Dobra. Gdzieś tu miałam kubki. O, tym też przecież możemy palić, nie? Po co ja to tutaj trzymam? Ile to jest? O! Właśnie. Tak, tym na razie będziemy palić. Ja posiałam. Posiałam, dobra. Pajęczyny mi były potrzebne? Nie. Jak to wyszło? Nie wiem, dobra. Tu jeszcze coś jest. Miejsce. Chciałabym to w tych skrzynkach też posprzątać, bo tu jest po prostu... Tak wszystko... Ej, gdzieś już nie miałam tej kości? Nie. Tak wszystko wymieszane, że... Naprawdę. Dobra. Aha, zjedzmy sobie, właśnie. Może coś jeszcze byśmy sobie wrzucili. Szkoda, że ona nie może tego jeść, kurczę, no. A, sanity, dobra, to sobie zjemy. A to? Ile nam to daje? 20 zdrowia. To sobie zostawimy. Albo weźmiemy ze sobą, jak pójdziemy na pająki. Dokładnie. Tak zrobimy. I co? No to rano ten... Rano idziemy zobaczyć te pająki. Czy ta zasada działa. I skończymy. Bo już też jest znowu przydługawo. Zbroję mamy, to mamy. A gdzie ja mam? O, tu. Dobra. Dobra, to możemy iść. Tam później przy okazji pozbieram sobie jeszcze trawę. Aha, i jeszcze ktoś mi napisał, że... O, króliki też jeszcze wezmę. Że mam rozwalić sobie ten jeden kokon, bo korzystam i tak z jednego. I w sumie taka prawda. Tak też zrobię. Jeżeli się uda, oczywiście. On skończyła się pułapka. Będę musiała zrobić sobie. Ale najpierw idę jeszcze na te pająki, pułapki to sobie... O, wszystkie się chyba kończą. To później sobie zrobię, albo poza odcinkiem zobaczę. Dobra, idziemy na pająki i... W sumie tak to zabijemy, żeby mieć miejsce. Dobra, na razie tu. Muszę też tu posprzątać. Idę na pająki, zobaczyć i będziemy kończyć. Po drodze oczywiście muszę pozbierać. Jak tam to wygląda? O Boże. No nie. No i co teraz? Powiedzcie wy mi. Przecież ja z nim nie dam rady, no nie? Tak chwilkę tylko spróbuję. Jak to mi tu wyjdzie? Tamte lecą od tamtej pindy. Chwila, jeszcze żyję, także jeszcze walczę. Jeżeli bardzo mi spadnie zdrowie albo coś stracę... Już właśnie to nastąpiło. Dobra. Dobra, dobra, czyli musimy przybrać inną taktykę. O Jezu, to są wszystkie te pająki. Nie. Dobra, zostaw. Ja żartowałam. No to super, tam są dwie królowe. Czyli ktoś, kto mówił, żeby to nie damy zwalić wcześniej, bo wyjdą dwie królowe, to miał rację. Pozdrawiam, nie pamiętam imienia, no ale tak to jest. Ja znowu straciłam wszystko. Dobra, już to sobie zrobię w kolejnym odcinku. Przed kolejnym odcinkiem. A teraz jeszcze tu są? Są, dobra, nie. Bo chciałam, wiecie, rozwalić, ale to ona i tak mi założy drugi kokon przecież, nie? Ta królowa, to nie ma sensu w sumie. Niestety. O, zjemy sobie zaraz te. No to nie sprawdziłam tego sposobu, bo są dwie królowe. To teraz mi napiszcie, jak się z nimi rozprawić. Też już mi kiedyś raz pisał, ale nie pamiętam. No ale jeżeli macie jakieś takie, wiecie, dobre sposoby, to dajcie mi znać, bo... No bo są tam dwie. A jakby właśnie im tak rozwalić te kokony, tylko właśnie jak to zrobić, żeby im je rozwalić. I tak jak wtedy, no nie, zrobiłam. One nie miały tych kokonów i ona po prostu ten... Może to sobie powiesimy. Zrobiły sobie te kokony i tam wlazły i ich nie było, nie? Jakby te kokony rozwalić może. Sama nie wiem, kurczę. Słuchajcie, piszcie mi, jak uważacie, co tutaj z nimi zrobić. Kurczę, nie mam nic, już nie mam. Trzeba iść po jakieś jedzonko, ale to też sobie może ogarnę. Już w kolejnym i w sumie wiecie co, powiedzcie mi, bo to chyba już lato jakoś będzie niedługo, co? Jak to wygląda? Powiedzcie mi. Już teraz nie wiem, jak to w którym dniu tutaj jest. Chyba tak. Napiszcie mi, co tutaj sobie zrobić na początku. Powiem wam, że nie byłam w lecie, bo zawsze wszystko zaczynałam jesienią, więc jesień, zima, wiosna przechodziłam. Lato tam raz miałam, ale to tak krótko, bo mówię, jak testuję jakieś tam mody, to nie przechodzę tego, no bo po co? I staram się nagrywać też, gdy nie ma lata. Także nie jestem za dobrze ogarnięta. Wiem, że trzeba to ognisko, że trzeba tą maszynę, która gasi płomień. Także napiszcie mi swoje rady, jak tutaj najlepiej przygotować się do lata, bo ja tak coś czuję, że ono niedługo będzie. I oczywiście piszcie mi z tymi pajęczymi królowymi. I co, jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje. Szczególnie mówię Mateuszowi, który zawsze praktycznie daje mi rady pod każdym filmikiem. Jestem Ci bardzo wdzięczna. Alanowi, który jest moim pierwszym subskrybentem, który od początku się udziela. I Mortowi, nie wiem, czy dobrze czytam, który też się udziela. Wszystkim osobom, które dają mi rady, które komentują, ale te trzy osoby po prostu robią to zawsze. Także dziękuję Wam, chłopaki. I cóż, mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie, no bo chciałabym, żebyście zdobyli sobie te klucze. Dobrze, będę kończyć już teraz. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!